Dzień dobry, Renata Głowacka, Świat na głowie. Na dzisiejszego gościa przyszło mi czekać pół roku, ale byłam cierpliwa i się opłaciło. Ale to nie moja wina, to nie moja wina. No zaraz się usprawiedliwisz. Skąd to pół roku? Bartku, antropolog kultury, dziennikarz, bloger kulinarny, autor bestsellerowych przewodników kulinarnych, co jeszcze, sommelier. Nie, no sommelier nie. Nie no, troszkę się znam, ale nie mogę. Nie, nie mogę. Nie, nie możesz nie tego mogę, używać. Chyba nie. Chyba ale nie podróżnik mogę. I fotograf. Tak, to tak. Przygotowywałam się do wywiadu, więc weszłam na twojego Facebooka i czytam. Mamy to. Powiedz, o co chodzi. Pochwal się. Tak, w ostatnią sobotę odebrałem Grand Prix w konkursie World Gourmet Cookbook Awards. To jest chyba najważniejsza nagroda. Najbardziej prestiżowa. Tak. Sprawdziłam, przeczytałam. Nagroda dla książek kulinarnych i rzeczywiście pojechałem do Szwecji, odebrałem nagrodę. Jest to bardzo miłe wylądować w takim naprawdę wąskim gronie, bo w tym roku z tego co usłyszałem, to do konkursu zgłoszono 100 tysięcy książek i ja wiem, że tam jest kilka kategorii, tak naprawdę kilkanaście, ale jednak nawet jeżeli nagrodzonych wszystkich książek powiedzmy było, nie wiem, 100 albo 200, to tych 200 z tych 100 tysięcy to jest jednak wyczyn i ja się bardzo cieszę, że ona została tam zauważona i że została doceniona, bo... Gratuluję, ale nie tylko ona. Ty pamiętasz wszystkie swoje nagrody? Tak, bo tego nie ma dużo, to pamiętam. Tak. No, dwa Magellany. Dwa Magellany i 4 razy World Gourmet Cookbook Awards, ale z kolei Ateny to jest pierwsze Grand Prix, czyli pierwsza nagroda w kategorii, bo Stambuł był drugi, Portugalia była trzecia, Hiszpania była czwarta. A Ateny rzeczywiście dostały nagrodę jako ta pierwsza i najważniejsza, więc... Szapoba. Bardzo dziękuję. Zwłaszcza ode mnie masz szapoba, bo ja byłam w Atenach, ale te Ateny potraktowałam trochę jako taki obowiązek. Z buta, tak, ja wiem, no właśnie, wszyscy je gorąco, tak traktują. Szybko. I jak zaczęłam przeglądać tą twoją książkę, to ja w Atenach nie zobaczyłam nawet 1/10 z tego, co mogłabym zobaczyć. Mhm. I myślę, że to trochę tak jest, że jak człowiek chce tak zaliczyć, to miasto, to miejsce też oddaje takim zaliczeniem, bo ona była, no, nie podobały mi się Ateny. Bo one się nie podobają, bo to jest trochę tak, że do Aten trzeba trochę dorosnąć. Ja wiem, że to brzmi strasznie, ale do Aten trzeba troszeczkę dorosnąć. Trzeba im zaufać. Ale myślę, że tak naprawdę to jest tak kwestia drugorzędna. Najważniejszą rzeczą w wypadku Aten jest to, że my nie traktujemy Aten jako miejsca do wyjechania tam. Ateny traktujemy jako port przesiadkowy, bo tak naprawdę tam ląduje samolot, wsiadamy na prom, płyniemy na wyspę albo jedziemy na Pelopones i za każdym razem te Ateny zostawiamy z boku. Tak, i trochę nam jest głupio, że tą Grecję zwiedzamy wyspowo, że tak, tak powiem. Tak, a pomijamy moim zdaniem jedno z najważniejszych miejsc na greckiej mapie. To jest... Ten wybór nie jest oczywisty. On nie był oczywisty od samego początku, dlatego ja się też trochę namęczyłem w wydawnictwie, żeby udało się tę książkę zrobić, ale to nie jest oczywisty wybór właśnie przez to, że nie traktujemy jak Aten, jako destynację turystyczną, a powinniśmy troszeczkę przynajmniej. Ja sam przeczytałem w przewodniku, że 2 dni na Ateny to jest enough, ale nie jest. Nie jest, absolutnie. To nie wystarczy, żeby to miasto poznać, zrozumieć. To wystarczy tylko, żeby zobaczyć najważniejsze rzeczy i wyjechać, co jest najgorszą rzeczą, jaką możemy temu miastu zrobić, bo Stambuł, ja teraz jestem na etapie wysyłania do wydawnictwa Jerozolimy, więc dla mnie Stambuł, Jerozolima, Rzym, Ateny to są ewidentnie 4 najważniejsze miasta w tej części świata i moim zdaniem jako Europejczycy, jako osoby, które aspirują do tego, że my chcemy być wykształceni, kulturalni i tak dalej, no nie ma bata. Ateny są obowiązkowym punktem takiej wycieczki, tak jak kiedyś były. Ta podróż na południe, inicjacyjna, dająca do myślenia i tak dalej. Moim zdaniem Ateny na tej trasie nadal powinny być, bo są fascynującym miastem z jednej strony historycznie, ale one też mają cudowną energię, żeby tam spędzać czas, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że na urlop jedziemy też wypocząć. Tak, ale trzeba mieć też czas.
trzeba coś z siebie dać temu miastu, żeby dostać. Trzeba, bo tak jak ja napisałem to w jednym z rozdziałów, moim zdaniem Ateny są troszeczkę miastem wyobrażonym, bo my mamy wdrukowane, mamy w głowę, jak Ateny to Sokrates, Platon, Arystoteles, to wszystko, ta wielka starożytność. Z tej starożytności niewiele zostało. Jest Partenon, jest Hefajstejon, jest grecka i rzymska Agora. Ale to nie są najważniejsze rzeczy. One są, my to musimy zobaczyć i musimy tam rzeczywiście, musimy głową nadrabiać, bo to jest o tym, że jak czegoś nie widać, to my musimy sobie to troszkę wyobrazić, troszkę zwizualizować. Ale to jest warte tego wysiłku i jest to do zrobienia, bo to daje tak, to daje satysfakcję rzeczywiście. To pozwala zrozumieć, co się działo, jak to funkcjonowało. Ja piszę o tym, że przy rozdziale poświęconym Boże, jak się to odmienia? Stoi chyba w takim razie. Stoa Tallosa. Stoi. To jest to miejsce, gdzie tak naprawdę odbywało się to całe ateńskie życie. I tam trzeba rzeczywiście tego takiego wglądu, trzeba móc sobie to wyobrazić, no bo tego tam nie ma. Dzisiaj to jest muzeum, ona jest odbudowana po to, żeby pokazać, jak te Ateny wyglądały. Ale tak naprawdę jak tam staniemy i pomyślimy o tym, czym te Ateny były, i że one wcale nie są takie, jak to, co my czytamy w książkach, bo my czytamy same bzdury w książkach. Ja przepraszam za to, ale o Atenach taka jest prawda, bo my czytamy o ateńskiej demokracji. I my sobie myślimy, że tam już po prostu naprawdę chodzono w tych białych szatach, tak, od rana do wieczora. I pozdrawiano się nawzajem i było wspaniale. No ale przecież ta demokracja dotyczyła tylko i wyłącznie bogatych mężczyzn. Kobiety nie miały żadnych praw, niewolnicy nie mieli żadnych praw, dzieci nie miały żadnych praw. Ta demokracja była trochę kulawa. Jasne, że ona teraz zaowocowała czymś fajnym, ale tam wtedy było trochę inaczej. I teraz uwaga, jeszcze jedna rzecz. Te Ateny nie były wcale białe. My na hasło starożytność widzimy białe miasto, piękne marmurowe kolumny. Nie, tam było pierońsko-kolorowo. Tam było jak w Luna Parku. Tam było okropnie. Tak naprawdę tam było okropnie. Ja sobie to uzmysłowiłem, żeby było zabawnie, dopiero w Kopenhadze, bo oni mają fantastyczne muzeum z rzeźbą antyczną. Jest dla porównania, jest wersja oryginalna, znaczy oryginalna, wersja zachowana może w ten sposób. Jest to piękna figura, powiedzmy sobie lwa, wykuta w białym marmurze i obok ktoś postawił drugą, taką samą, tylko wymalował ją w oryginalne kolory, tak jak wyglądała w starożytności. Na przykład ten lew ma niebieską grzywę i całe brązowe ciało. Muszę zadać to pytanie twoje, tobie, bo jesteś antropologiem. Skąd wiemy, jak ona wyglądała w starożytności? No zostało. My sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale zostawiamy po sobie bardzo dużo śladów. To jest jak internet, proponuje nie grzebać tam, gdzie nie trzeba, bo to zawsze zostaje, tak samo zostaje. Zostają ślady farby na tych murach, na marmurach, wielokrotnie malowano, bo przecież to odświeżano. To jest jak płot na działkach przecież. Więc odświeżano, malowano i widać te ślady gdzieś tam. I widać, jaki to był kolor. No, chemia zawsze gdzieś zostanie. My możemy, tego może nie być. To woda może umyć, nasze oczy tego nie zobaczą. Ale ślady są i to historycy odkryli, że to wszystko było malowane w naturalne kolory. Jeżeli była bogini wykuta od początku do końca w białym marmurze, no to potem twarz jej malowano na taki różowy kolor, żeby przypominała żywą osobę. Włosy, suknia, wszystko było malowane, więc to naprawdę było tak. Z dzisiejszej perspektywy myślę, że powiedzielibyśmy, że starożytność była kiczowata, po prostu. Zjadłam zupę. Którą? Fawę. A zjadłam ją w Atenach, ale ona tu w Krakowie nie smakuje tak. Ja nawet w sklepie greckim groszek zielony kupiłam. On nie powinien być zielony, tylko żółty. Żółty. No to powinna smakować. Nie wiem, może to jest magia miejsca, której tam nie doceniłam. To jest magia światła. To jest znowu... tutaj są badania, znowu się mogę się powołać. To nie będzie tak, że to wymyślam. Specy od wina właśnie. Zaczęliśmy mówić o winie na początku. Specy od wina zrobili coś następującego. Wlali to samo wino do kilku kieliszków, ale nie powiedzieli tego osobom, które miały degustować. Ja brałem udział w takiej degustacji, więc to też jest tak, że mogę się odwołać do własnych doświadczeń. Zostaliśmy zamknięci w pomieszczeniu bez okien, które było oświetlane różnym kolorem światła, a my degustowaliśmy wino. Oficjalnie mieliśmy ileś tam różnych win. Po degustacji poproszono nas, żebyśmy powiedzieli, które nam najbardziej smakowało, które naszym zdaniem było najlepsze, najbardziej aromatyczne, no najlepsze po prostu z możliwych.
Wszyscy mniej więcej byli zgodni, które z tych win było takie. Bardzo źle, powiedzmy, że bardzo dobrze oceniliśmy czwarte, bardzo źle oceniliśmy pierwsze. I potem się okazało, że i pierwsze, i czwarte to było to samo wino, tylko to pierwsze degustowaliśmy z niebieskim światłem, a to czwarte degustowaliśmy ze światłem takim złotym, ciepłym, żółto-pomarańczowym, powiedzmy, takim przywodzącym na myśl zachodzące słońce. Z automatu nasze zmysły są nastawione lepiej do rzeczywistości, kiedy mamy do czynienia z takim miękkim, ciepłym światłem. I dlatego my się tak dobrze czujemy na południu, dlatego nam tak dobrze tam smakuje jedzenie, dlatego nam tak dobrze smakuje tam wino. I dlatego potem kupujemy te rzeczy, przywozimy i się okazuje, że czegoś brakuje. Ale to jest, ale tutaj znowu ja upieram się, że można sobie ten poziom przyjemności podnieść, bo to jest też o naszej głowie. My w podróży jesteśmy odprężeni, my w podróży jesteśmy nastawieni na to, że nam jest dobrze, my się nie spieszymy. To smakuje inaczej. Inaczej smakuje, jak się przyjdzie po 8 godzinach pracy, zaczyna się gotować, trzeba ugotować, nałożyć sobie na talerz, zjeść, a tak naprawdę myślami już jest na przykład następnego dnia w pracy. No nie będzie smakowało, nie ma szans. A tu się trzeba przenieść do Aten. Tak, trzeba się trochę przenieść do Aten. No. Jak te książki powstają? W sumie jak ty się przygotowujesz do tego? To jest, ja się śmieję, że każda książka wychodzi raz do roku. Ja mam dużą zabawę mówiąc, że przygotowanie każdej zajmuje półtorej roku. Czy też półtora, nie wiem, która wersja jest prawdziwa. Nie półtora. Można wiedzieć. Nie rok. Można, rok? No bo rok to jest ten rok. Ten czyli rok. Półtora. Półtora, bardzo dobrze, bardzo dziękuję. Półtora roku. Dlaczego może wychodzić co rok, a półtora? No dlatego, że to jest tak, pół roku przygotowań, mniej więcej pół roku w podróży, a potem jeszcze pół roku napisanie. I to się zazębia z innymi książkami po prostu, no bo ja już jakby pisząc, robiąc redakcję i tak dalej, mogę się już poświęcić kolejnej książce, no bo nie jestem cały dzień w stanie pracować przy komputerze, więc... Ale Bartek, wiesz, że pojedziesz do Aten, chcesz napisać książkę o Atenach. Zaczynam czytać i oglądać wszystko, co ma związek z Atenami. Czyli tak, filmy, tak. Słuchasz muzyki, pijesz greckie wino. No z tym najgorzej, ale tak. Ale staram się w maksymalnym stopniu jak najwięcej dowiedzieć się przed, ponieważ też już wiem z doświadczenia, że taka podróż, powiem to brzydko, ale szczerze, na pałę, że ja po prostu jadę i jestem nastawiony, och, będę chłonął. Jasne, że będę chłonął, tylko że ja wtedy tracę powiedzmy 2-3 tygodnie na to, żeby się tam znaleźć. I to jest najgorsza rzecz, jaką można sobie zrobić w podróży, jeżeli ma się określony czas, jaki mogę tam spędzić. No bo jasne jest, że ja też spędzam określony czas, nie rok. Wybierasz restaurację sobie, wybierasz miejsca, dzwonisz, kontaktujesz się z kimś, przygotowujesz sobie to tak dokładnie? Aż tak nie. To jest właśnie to, że ja mam ten czas w domu poświęcony na to, żeby się przygotować i ja już wiem, czego mogę się spodziewać, czego powinienem szukać, czego powinienem wypatrywać, nie wiem, na targach. Wiem, które restauracje powinienem odwiedzić, które mogę sobie podarować, bo są na przykład nastawione tylko i wyłącznie na turystów. I tak naprawdę potem sam siebie spuszczam ze smyczy i tak naprawdę idę tak naprawdę na takim bardzo dużym, spontanicznym, zielonym świetle, gdzie mnie zaprowadzi. No, zazwyczaj dobrze mnie prowadzi. Masz szczęście do ludzi, to na pewno. Ja wezmę teraz Stambuł, zanim poucztujemy na Wawelu. Jest tam cudowna opowieść dziewczyny, która z Londynu przeniosła się do Stambułu. Tak, ale to jest opowieść, która się musi zacząć wcześniej, bo to jest tak, że gdybym ja nie był właśnie otwarty na to, co się może wydarzyć, to by się nie wydarzyło. A to było tak, że rzeczywiście, że ja w środku nocy mój telefon zaburczał, że dostałem jakąś wiadomość, otworzyłem wiadomość od Ewy, z którą wówczas jeszcze się nie znałem, teraz już się znamy. Ona do mnie napisała o tym, że Kai prowadzi w Stambule klub kolacyjny, na który można się zapisać. Pomyślałem sobie, że lepszej perspektywy tak naprawdę, bo to też jest... To, co jest... Przerwę wątek, zaraz do niego wrócę. To, co jest super moim zdaniem istotne w przygotowywaniu takich książek, to jest to, że ja jestem z zewnątrz, ale że próbuję wejść do tego świata, ponieważ będąc w środku, to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. Myślę, że trochę już nawiązując do Wawelu, że ta książka wawelska była...
była równie dużym wyczynem jak Stambuł, mimo tego, że to jest na wyciągnięcie ręki, blisko, ja to znam. Ale właśnie przez to, że to znam, ja mam zupełnie inny ogląd, bo jak coś znamy, to my nie zwracamy uwagi na wiele rzeczy, na szczegóły, tak. A w związku z tym, że ja w Stambule byłem z zewnątrz, w związku z tym, że ja w Atenach byłem z zewnątrz i próbowałem wejść, to ja sobie otwierałem właśnie takie furtki, wiele tych furtek pootwierałem. Niektóre zupełnie bez sensu, niektóre właśnie z dużym sensem, bo Kej też nie jest, ona też nie jest Stambulczynką z urodzenia. Ona zamieszkała tam, bo chciała tam zamieszkać. Ale wsiąknęła. Ale tak, tak, absolutnie wsiąknęła, ale z kolei sama powiedziała mi, nigdy nie ugotowałam tureckiej kolacji dla moich gości. Ona gotuje kolację i szuka sobie innych, zupełnie innych pretekstów do tych uczt, które prowadzi u siebie w domu. Ale ja z nią pojechałem na targ. Ona mi pokazała, w której syryjskiej piekarni kupić sobie ciastka, bo są najlepsze. Ona mi pokazała, do którego rzeźnika chodzi na zakupy i wyjaśniła, dlaczego. Potem poznałem u niej gości podczas tej kolacji. To też było super, ponieważ usiedliśmy u siebie, jak się okazało, obok mnie siedziała dziewczyna, która pracowała w ambasadzie czeskiej w Stambule. Bo dla nich to też jest super opcja, bo na te spotkania do Kej przychodzą głównie ekspaci stambulscy, wobec czego można sobie pogadać po angielsku, wymienić plotki z różnych miejsc na świecie. No więc wymienialiśmy sobie plotki, ploteczki i ona mi powiedziała właśnie wtedy o tym, że powinienem pojechać do Bebeku, czyli do jednej z dzielnic Stambułu, bo jest tam jedna mała cukiernia, jedna w całym Stambule, w którym mieszka 20 milionów ludzi. Jedna mała cukiernia, która robi marcepan z pistacji, a nie z migdałów. Cóż było robić? Następnego dnia rano siedziałem w metrze i jechałem 40 minut do Bebeku, czy coś w ten deseń, bo Stambuł to jest naprawdę ogromne miasto. Zygmunt August by tam... Tak, on by tam na pewno poszalał. Się znalazł, tak, przy tym marcepanie. Tak. Zostańmy jeszcze w Stambule tam i byłeś na kolacji, no też jest cudowna opowieść o tych trzech facetach z Antiochii. O chrześcijanach. Tak, którzy się też znaleźli w... Tak, ale znaleźli się na mojej trasie znowu zupełnie przez przypadek, bo z kolei napisał do mnie mój kolega ze studiów, że kiedy pracował, w Stambule, to jego producentka zaprowadziła ich do tej restauracji, że powinienem tam pójść. I to też był wyczyn, umówmy się, bo dotarcie do Antakya Muftagi to jest wyczyn, mimo tego, że to jest w samym centrum miasta, bo to jest prawie na placu Taksim. To jednak dotarcie na to piąte piętro, przebicie się między szczotkami i wiadrami, bo się mija czwarte, na którym jest, które jest ewidentnie tak jakby miejscem składowania szczotek i mioteł i mopów. I jeszcze piętro wyżej się wchodzi przez takie drzwi naprawdę jak mieszkanie w bloku. I się okazuje, że się wchodzi do restauracji. No i to było zabawne, ale rzeczywiście spotkanie z nimi też było super owocne, bo... My zaczęliśmy rozmawiać. Ja pierwszy raz, jak byłem u nich, to ja w ogóle nie wiedziałem, że jeszcze będę robić książkę o Stambule, żeby było zabawnie. Albo może już wiedziałem? Wiedziałem, oczywiście, że wiedziałem. Ale poszedłem do nich tak naprawdę z taką myślą, że pójdę, zjem, zobaczymy, co dalej. I było na tyle przyjemnie, że kiedy kolejny raz pojechałem do Stambułu, to ja się z nimi umówiłem rzeczywiście, że chciałbym z nimi pogadać. I wtedy poznałem ich historię i to, że oni się rzeczywiście przeprowadzili z zupełnie innego zakątka świata w gruncie rzeczy, bo oni się przeprowadzili z Antiochii, która jest bardzo blisko syryjskiej granicy, co w praktyce oznacza, że to jest od Stambułu jakieś takie pewnie coś ponad 1000 kilometrów, więc to jest rzeczywiście wyczyn, taka przeprowadzka. No i chrześcijanie, tak, co też nie jest oczywiste w Stambule, co w ogóle nie jest oczywiste, bo to są rzeczy, których my nie wiemy tak naprawdę, bo nie mamy szans się ich dowiedzieć, jeżeli... I poznajesz historię, jesz pyszną kolację, prosisz o przepis? Zdarza mi się. Ten przepis? Tak. Od Kej dostałem przepis na manty, czyli małe pierożki tureckie faszerowane beszamelem z bakłażanem opalanym na ogniu. I to nie jest żadna historia, żebym ja tego nie dostał.
bo ona też wie, że ja nie jestem żadnym zagrożeniem dla niej. To jest znowu, bycie z zewnątrz ma swoje zalety i to jest jedna z tych zalet. Ja mogłem ją poprosić o ten przepis, bo ona wiedziała, że ja go nie wykorzystam w żaden sposób i to nie jest działanie na jej niekorzyść, tylko wręcz na korzyść, no bo jeżeli ktoś przygotuje te manty u siebie w domu i sprawdzi, że ona ma takie przepisy w głowie, to uwierzy, że warto do niej się wybrać na dekorację pewnego pięknego dnia, gdy się wyląduje w Stambule. Zacząłeś pisać takie książki, które są połączeniem przewodników z kulinariami, dlatego bo uwielbiasz jeść, uwielbiasz gotować, nie miałeś pomysłu na życie. Czy uważasz, że właśnie trzeba posmakować to miejsce, żeby go poznać, żeby go poczuć, żeby chcieć tam wracać? Nie jestem pewien, ale postaram zacytować samego siebie i to jest chyba fragment wstępu do mojej pierwszej książki, czyli Do Italii, do zjedzenia. Ja tam napisałem, że tak, że uwielbiam podróżowanie, jedzenie i sztukę i gdybym miał wybrać, która z tych rzeczy jest pierwsza, to bym poległ. I dlatego zdecydowałem się mieszać to wszystko razem, bo w ten sposób nie muszę wybierać po prostu. I mam wrażenie, że to zadziałało w taki sposób, że właśnie ktoś chce to czytać. To znaczy, że ten pomysł nie był zły. To znaczy, że ten pomysł był dobry. To znaczy, że wiele osób myśli w ten sposób o podróży, że właśnie fajnie jest kogoś tam poznać jakąś historię z tego miejsca, ale też coś zjeść, ale też coś wypić. I tak naprawdę poczuć się, że jest się tam, no bo my wszyscy wiemy, że w Grecji przecież są kurorty, w których śpiewa Beata Kozidrak i serwuje się kotleta schabowego z kapustą. No i dla mnie to jest super miłe. No jeżeli ktoś odczuwa taką potrzebę, to okej, ja nie dyskutuję. Ja to ci dziękuję bardzo. Ja w ogóle uważam, że to powinny być lektury szkolne. Ja też tak uważam, nieskromnie powiem, też tak uważam. Ja przeczytałam mity greckie, ale ja dopiero dzięki twojej książce się dowiedziałam, że to Afrodycie zawdzięczamy, bo uwielbiam oregano, więc na to zwróciłam uwagę. Potrafię o niej opowiedzieć wiele, ale nie to, że zawdzięczamy jej oregano. To jest coś, z czego ja się troszeczkę podśmiechuję oczywiście, no bo ja mam wrażenie, ja powiem tak, w szkołę podstawową skończyłem z jedną dwóją na świadectwie. To już były czasy, kiedy były też jedynki. Dlatego mogłem. Oczywiście, że z historii. Oczywiście, że z historii. I tak naprawdę po latach okazuje się, że historia to jest to moje drugie imię. Ja uwielbiam galopować na tym koniu, tylko właśnie ja na nim galopuję niekoniecznie tam, gdzie ten najbardziej oczywisty szlak prowadzi, bo mnie nie interesuje mnie to, co rzeczywiście w tej historii opowiadanej w szkole jest najważniejsze, ale mnie interesują te rzeczy dookoła tych historii i przez to ja docieram do tego, co my potem zapamiętujemy, czym my jesteśmy się w stanie podzielić, no bo związki między Francją a Turcją, które opisuję w Stambule, były ważne z punktu widzenia całej ówczesnej polityki, ekonomii i tak dalej. Ale możemy to z głowy absolutnie wyprzeć i zapomnieć o tym, no bo z naszej perspektywy tutejszej to rzeczywiście jest żadna informacja. Ale kiedy ja to podkręcę w taki sposób, że cesarzowa, że romans, że być może właśnie romans z kucharzem, który dał jej przepis i wyjechało gdzieś tam, to się robi ciekawe. No umówmy się, to się robi ciekawe. My chcemy czytać o ludziach. Ludzie mają ciało, krew, pod łzy, a nie tylko i wyłącznie nawet podpisują. Nawet jeśli popełniają błędy, tak, to najbardziej lubią. Tak, oczywiście, tak. Że tak. No dlatego mój tekst o Kazimierzu Wielkim brzmi tak, jak brzmi. I dlatego ja podkreślam to, że on był bigamistą. Też nie wiedziałam, że miał trzy żony. Naraz. Też mnie uczono. Naraz trzy żony. To też jest... mnie uczono, tylko że zastał Polskę. Właśnie, zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną. No nuda, umówmy się, nuda. Ja takich historii nie lubię, ja takich historii nie chcę opowiadać. I dlatego powiedziałem, że ja myślę, że to powinna być lektura w szkole. Bo każdy zapamięta, że Kazimierz Wielki, umówmy się, nie był aniołem. Mój wnuk, uczeń piątej klasy, nie mógł się od tego oderwać. No właśnie. Jeszcze są piękne ilustracje do tego. Widziałam wypieki na jego twarzy, ale ja to w uczcie na Wawelu, wiesz za co ci dziękuję? Nie wiem. Za kobiety. Bo ja tam też myślałam, że królowa Jadwiga nasza, z której świętą zrobiono, że ona się tylko modliła, że ona taka była biedna, taka przestraszona, zahukana, szybko umarła i koniec.
No. To nic bardziej błędnego. Nic bardziej błędnego. I to też była bardzo świadoma decyzja, żeby pisząc książkę o Wawelu właśnie postawić też taki troszkę znak równości, że to nie jest zamek, to nie jest męski zamek. Historia nie jest tylko i wyłącznie męska. Dlatego tam jest mój ulubiony tekst o królowej Bonie. Uważam, że on jest... No właśnie, to ładnie, powiedz. Bardzo to ładnie, powiedz. Uważam, że bardzo ładnie go wymyśliłem. Rewelacyjnie. To są takie rzeczy, które się pojawiają w głowie. Spróbujmy w ten sposób. Ja rzeczywiście historię Bony opowiedziałem w taki... Sensacyjny sposób, tak. Rzeczywiście nawiązując do przełomowych momentów w życiu królowej Bony, zrobiłem to w takiej formie, jakbym opisywał okładki tabloidów, gdyby... Wyobraźmy sobie, że były wówczas tabloidy, to tak by to wyglądało, że nie wiem, czerwiec, tutaj rok urodził się Zygmunt August, Bona sfotografowana z wózkiem na tle ukończonych właśnie arkad na dziedzińcu arkadowym. To daje super fajne pole do odbicia, to pokazuje, jak ona była niedoceniana w Polsce. Daje jednocześnie bardzo coś namacalnego. Znowu widzimy Bonę, jak kiedy ja mówię, że widzimy ją na zdjęciu. Jasne, wtedy nie było zdjęć, ale jeżeli nasze głowy zaczną pracować i my zobaczymy tą królową Bonę stojącą z tym dzieckiem na tym dziedzińcu arkadowym, to ona znowu zyskuje ciało. Ona przestaje być tą masą z mgły i dziwnych aromatów, po prostu jak to... A Karolina jak to się zwykle... to znowu, tak. No to znowu... pomnik, który postawiono Karolinie Lansko-Rońskiej. Tak, oczywiście, że ty jesteśmy, ale historia o tym, że jak to ona siedzi na tych starych gratach u siebie w mieszkaniu i nie dodaje, że te stare graty to są renesansowe włoskie meble, a do twarzy rano potrzebowała tylko odrobiny kremu, Elizabeth Arden. No więc to są, dla mnie to robi człowieka, po prostu robi człowieka. Ja takich historii szukam i takie historie chcę opowiadać. A my chcemy czytać, ale no to... ty tym żyjesz, nawet jak teraz opowiadasz, więc ja wiem, że będzie jeszcze ho, 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 ile będzie takich historii. Ale powiedz, skąd pomysł? Skąd pomysł na książkę Uczta na Wawelu? Wawel, który kojarzy nam się z taką trochę sztywną instytucją kultury. Że tak, to trochę się zaczęło zmieniać. Na Wawelu w pewnym momencie zaczęło się zmieniać i to, co jest zabawne, wtedy ja i Wawel postanowiliśmy tak naprawdę spojrzeć na siebie nawzajem i udało nam się spojrzeć bardzo, bardzo dobrze i z dobrym skutkiem, bo tak naprawdę... Ja wiedziałem o tym, że to było zaraz po wydaniu Stambułu do zjedzenia. Wtedy na Wawelu ruszyła wystawa Skarby Wschodu i tam były prezentowane namioty tureckie. Ja dowiedziałem się, że Wawel przymierza się, ma taki pomysł, żeby spróbować właśnie otworzyć się na publiczność, pokazać się z zupełnie innej strony niż dotychczas. I ma taki pomysł, żeby zorganizować warsztaty kulinarne a propos kuchni tureckiej. Ja uznałem, że tak naprawdę nie. Usłyszałem to od Eweliny. Ewelina o tym wiedziała, bo miała informację z Wawelu, że oni szukają kogoś takiego i zapytali w ogóle też Eweliny, czy ona nie zna kogoś. Ale ja stwierdziłem, że takich sytuacji nie puszcza się wolno i trzeba było od razu skorzystać z tego, więc poprosiłem o telefon do osoby kontaktowej od Eweliny. Trafiłem w ten sposób na Bogusię Wiśniewską i jej powiedziałem, że umów się ze mną, ja ci te warsztaty poprowadzę. Przyszedłem z książką, pokazałem książkę i oni już też wiedzieli, kim jestem, bo nie spotykaliśmy się z godziny na godzinę, tylko minęło parę dni. Rzeczywiście zwrócili się do mnie z prośbą o te warsztaty. Ja je poprowadziłem, a potem pojawił się kolejny pomysł Uczt na Wawelu, które zorganizowaliśmy ich chyba 5, jak do tej pory. One się odbyły na dziedzińcu wawelskim i w komnacie Podkomorzego, wtedy kiedy okazało się, że leje, mimo tego, że mamy środek wakacji, to leje jak z cebra i musieliśmy się schować. W każdym razie, po tym jak już zaczęliśmy ze sobą pracować, przepraszam, jestem strasznym gadułą, więc to widać, nie da się zaprzeczyć. Więc po tym jak już zrobiliśmy warsztaty i zaczęliśmy myśleć o kolacji, to Bogusia zapytała mnie wprost, czy ja nie myślałem o tym, że mógłbym zrobić książkę na ten temat. I to jest znowu tak, że
moja głowa pracuje szybciej niż ja myślę, albo inaczej, szybciej mówię niż myślę. I powiedziałem wtedy, tak, oczywiście, zróbmy to, nie ma problemu. Dopiero potem sobie pomyślałem, że ja mam podpisywane jakieś umowy z moim wydawcą. Ja nie wiem, czy im się spodoba ten pomysł, czy się nie spodoba. A czas? Ja muszę jeszcze znaleźć na to czas. No więc zgodziłem się, nie myśląc o konsekwencjach. Ale wydaje mi się, że udało się całkiem nieźle. Zmieściłem się w czasie. Wydało to książkę wydawnictwo Zamek na Wawelu. Tak. A wydawnictwo ingerowało w treść? Ingerowało, oczywiście, że ingerowało. Parę co rzeczy musiałeś wyrzucić? Parę rzeczy z książki wyleciało. Wyleciał między innymi wstęp do rozdziału o Kazimierzu Wielkim, bo brzmiał on u mnie w sposób następujący. Jeśli dobrze pamiętam, cytuję z pamięci. Muszę mówić, nie mogę się z tobą bawić, bo jak się będę z tobą bawił, to nie będę mówił, bo aż takiej podzielnej uwagi nie mam. W każdym razie brzmiało to tak. Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, ziew z nudów. Zostawił murowaną, kolejny ziew z nudów. Potem wygrał parę bitew. Nie wiem jak wy, ale ja usnąłem. Opowiem wam prawdziwą historię Kazimierza Wielkiego. No i oczywiście był wielki. Tak, no był wielki. Był, miał też wielkie ego, nie ma się co oszukiwać. To chyba głównie ten przydomek chyba jest od tego ego Kazimierza, bo Kazimierz był, moim zdaniem był zarozumiałym, no dobrze, nie powiem kim, był bardzo zarozumiałym mężczyzną, niech tak to wybrzmi. No i co? No i tak, do tego typu rzeczy musiały poznikać. W paru miejscach kazali mi załagodzić wymowę, bo brzmiała niejednoznacznie. Tam, gdzie powinna brzmieć niejednoznacznie, moim zdaniem. Wyleciała też niestety królowa Marysienka, która wcinała kawior w wannie, bo dałem taką scenkę sytuacyjną i bardzo mi się spodobało to, że oni siedzą w wannie i wcinają bliny z kawiorem, no ale to też... Ale święta Marysienka nie była. Nie była. Ona była tak. To była cudowna osoba w cudownych czasach, moim zdaniem. Ona się wspaniale odnalazła i doskonale wiedziała też, co robi. Pytanie, kto tam kim manipulował, też pozostaje otwarte. Na ile, a może inaczej, może oni po prostu nawzajem sobą manipulowali. Jan III i Marysieńka. Ale dobrze im to wychodziło. Moim zdaniem to jest jedna z tych par w polskiej historii, która moim zdaniem była doskonale dobrana i moim zdaniem oni się naprawdę kochali, bo to jest taka sytuacja, że jakby no cóż, możemy się zdradzać, widać to nie było najważniejsze w ich małżeństwie, ale oprócz tego rzeczywiście działali nawzajem dla siebie na korzyść i to było cudne, bo myślę, że nie moglibyśmy oglądać na Wawelu tego wspaniałego płaszcza Sobieskiego, gdyby nie działalność Marysieńki, która tak naprawdę lobbowała u Ludwika na rzecz męża. Nie pozostawiasz złudzeń, smoka nie było. No był. Zawsze się tak łudziliśmy, że jeszcze może. A w tym sensie, że pozostawiasz, nie było? Nie no, przecież ja mówię, że był i nie było. Ale wiesz, czego mi brakuje? Nie ma nic o czekramie wawelskim. No i to też jest taka rzecz, która jest... Jest rozdział, w którym ja piszę, że ten czakram tam być może jest, być może go nie ma, bo to ja tego nie oceniam, to jest nieracjonalne. Ja się w takich rzeczach nie wypowiadam. Tak jak się nie wypowiadam na temat religii, tak nie wypowiadam się na temat tego, czy smok był, czy nie było i nie wypowiadam się na temat czakramu, czy on tam jest, czy go tam nie ma, bo to jest absurdalne. To jest kwestia wiary. Jak ktoś wierzy, że Ziemia ma takie miejsca, to voilà. Ja tak naprawdę piszę, opisuję całą historię czakramu wawelskiego, ja go w tym momencie jednak wezmę w cudzysłów, tak jak on został, tak jak on się tam pojawił. On się pojawił bardzo późno, pojawił się na zasadzie plotek w mieście, potem jedna gazeta podchwyciła kolejny news i tak naprawdę to w ten sposób pojawiła się opowieść o czakramie. Nikt nigdy żadnego czakramu tam nie przywiózł i nie widział, a wszystko wzięło się z plotek. No i co mam z tym zrobić? No ja to zostawiam w taki sposób. Moim zdaniem też... A czy zostałeś dopuszczony do takiego archiwum na Wawelu, w którym jeszcze nikt nie był? Nie zostałem dopuszczony do archiwum. Przyznaję się wprost, tutaj odbiłem się od biurokracji. Kiedy chciałem obejrzeć teki Prelińskiego w oryginale, powiedziano mi, że teki są sfotografowane i są prezentowane na wystawie. Jeżeli mam ochotę, to mogę się tam udać. Więc powiedziałem, nie, łaski bez.
Nie widziałem tak Prelińskiego w oryginale. Marzę o tym, żeby je zobaczyć, bo uważam, że to był niezwykły człowiek i wykonał niezwykłą pracę dla Zamku Królewskiego na Wawelu. I inaczej obcuje się z oryginałem, a inaczej obcuje się z fotokopią. Ja wiem, że czasami kopia potrafi być lepsza niż oryginał. Ja wiem, że reprodukcje dzieł sztuki w książkach wyglądają czasami o niebo lepiej niż oryginał, zwłaszcza źle oświetlone w jakimś pokoju, gdzieś w jakiejś galerii, w jakiejś sali. Ale jednak obcowanie z oryginałem to jest obcowanie z oryginałem. Dlatego zależało mi na tym, żeby się wepchnąć do tego archiwum, spojrzeć na to, ale niestety panie archiwistki były absolutnie nie do przejścia. Siedzie mnie to nie łaski bez, ja sobie poradzę. Ten tekst ale poradziłeś tak sobie, pytam, no bo mówisz, podajesz takie informacje, że ciekawa była, myślałam, że to zostałeś, wiesz, potraktowany w szczególny sposób. Zostałem potraktowany w szczególny sposób, ja co do tego nie mam wątpliwości. Ja byłem w miejscach, do których normalnie jako osoba zwiedzająca, kupująca bilet nie miałbym wstępu. Do paru miejsc nie udało mi się wejść. Zapytałaś o archiwum, odpowiedziałem zupełnie szczerze, w archiwum nie byłem. Kuchnia. Nie udało się. Kuchnia. Gdzie była kuchnia na Wawelu? Kuchnie wawelskie były pod dzisiejszym budynkiem administracyjnym i można zobaczyć fragmenty... Tam, gdzie nie ma arkad? Nie. Gdzie to tak, jest? Tak. To jest dokładnie ta ściana. Ten budynek, który w gruncie rzeczy dzisiaj nawiązuje do niderlandzkiego renesansu, a tak naprawdę był budynkiem postawionym w latach 30. Chyba, Boże Święty, tak trochę... Nie te rzeczy się dla mnie liczyło. O budynku administracyjnym nie pisałem ani słowa, dlatego trochę mogę się mylić. Ale w każdym razie to jest ten nowy budynek, który widać zarówno z jednej i z drugiej strony. Widać go i z dziedzińca arkadowego, i z głównego dziedzińca. To jest ten, który jest porośnięty pięknym bluszczem, a nie ma tam arkad. Tak, to pod nim jest fragment wystawy, która nazywa się Wawel Zaginiony. I na tę wystawę warto się wybrać, bo tam rzeczywiście oprócz rotundy odnalezionej przez Szyszko Bohusza, co jest super fajną opowieścią znowu i tutaj namawiam, żeby się tam wybrać i ją zobaczyć, to jest jedna sprawa, ale zaraz obok rotundy zostały odkryte fragmenty pieców, dawnych pieców kuchni wawelskich, które działały już w momencie wesela Zygmunta Starego i królowej Bony. Czyli rozmawiamy o renesansowych kuchniach, które zostały przykryte nowym budynkiem. To jest duże pomieszczenie? No bo przecież tam musiało pracować ile? Kilkadziesiąt osób. Kilkadziesiąt osób. To jest duże pomieszczenie, znaczy inaczej, ono dzisiaj nie jest tak duże, bo tam znowu... Każde stulecie coś zostawiało na Wawelu. Ja też dlatego ta książka nie jest książką, powiedzmy, o średniowieczu czy książką o renesansie, tylko ona ma tę rozpiętość tam tysiąca lat. Z pełną odpowiedzialnością od samego początku do samego końca robiłem to w taki sposób, bo zależało mi, żeby opowiedzieć ciągłość Wawelu, a nie jakiś wybrany fragment. Ale kuchnie, te renesansowe kuchnie, one rzeczywiście były dość duże, ale z czasem, wiadomo, tam wszystko się poprzebudowywało. Możemy zobaczyć fragmenty czterech pieców i to jest najważniejszy fragment tej kuchni. Ale wiemy też o tym, że tam były te piece i był też wielki grill i te fragmenty tego grilla też tam są. Ja proponuję pytać przewodników, jeżeli będziecie Państwo zwiedzali wystawę, to proponuję pytać, żeby oni wskazali, bo to wbrew pozorom wcale nie jest oczywiste, bo jeżeli my widzimy fragment tak naprawdę... Fragment czegoś z cegieł i kamienia, to my nie wiemy, co to jest, dopóki ktoś nie zwróci naszej uwagi. Moją też trzeba było na to zwrócić, żebym ja wiedział, że to jest właśnie ten fragment. I też na pewno się dowiemy, ile tych osób tam pracowało, nie? Bo musiał być jakiś szef kuchni, kredensowy, piekarz. I wiele dalej, bo to jest... My sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak z wielką instytucją mieliśmy do czynienia. To jest tak, jakbyśmy w zasadzie całą Warszawę dzisiaj, tą administracyjną, która nami rządzi, wrzucili na teren zamku na Wawelu. To nie jest tak, że tam był król i królowa i ewentualnie książęta. Przecież królowa miała swój fraucymer, król miał swoich doradców, podkomorzych i ci wszyscy ludzie gdzieś na tym Wawelu byli i ich wszystkich należało karmić. Więc to nie jest tak, że oni gotowali, że to było tak, że ktoś gotował wyłącznie dla koronowanych głów. Co więcej, koronowane głowy miały swoich osobnych kucharzy. Było tak, że w pewnym momencie działały w zasadzie trzy kuchnie jednocześnie na Wawelu. A skąd my wiemy, co oni jedli?
Przecież nie ma książek kucharskich. Wiemy z rachunków królewskich. Z tego, co zamawiano? Tak, z tego, co się pojawiało na Wawelu. I to jest zabawne, bo znowu to wszystko to jest... Kiedy rozmawiamy o wawelskim gotowaniu, my tak naprawdę interpretujemy dane z przeszłości, porównując je z innymi danymi. I w ten sposób możemy wyciągnąć jakieś wnioski, bo to jest o tym. To gdyby chcieć bardzo poważnie do tego zagadnienia podejść, ta książka musiałaby wyglądać zupełnie inaczej. Ja cały czas daję informacje o tym, starałem się, żeby to było w tej książce widoczne, że dla mnie rzeczy, których się dowiedziałem i to, co wyszło ostatecznie z moich rąk, czyli uczta na Wawelu, to jest tak naprawdę interpretacja danych bardziej niż próba rekonstrukcji jakiegoś dania, które rzeczywiście mogło się pojawić na królewskim stole. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja wiem, że na Wawel tego dnia przyjechało 20 kg karpi, 20 kg szczupaka, to ja nadal nie wiem, co z nich zrobiono. No bo skąd mam wiedzieć? Ja oczywiście wiem, no bo przecież, znaczy wiem, mogę się domyślać, co zrobiono, ponieważ jest najstarsza zachowana książka polska kucharska, czyli Compendium Folklorum, którą powiedzmy, no to jest barok, ale to znowu nie były takie gwałtowne przemiany, żeby o 180 stopni się mogło wszystko zmienić. Więc wiemy, jak mniej więcej wtedy myślano o gotowaniu, wiemy, jak przygotowywano potrawy. Wiemy przecież, że nie było czegoś takiego jak sous vide, wiemy, że nie było, nie wiem, gazu, na którym gotowano, że to wszystko musiało być obrabiane na ogniu. No jak się obrabia na ogniu? Najprostsza metoda obróbki mięsa na ogniu to jest grillowanie mięsa. Ale druga opcja, no to przecież to jest wstawienie garka do gorącego pieca i czekanie, aż to mięso będzie się powoli dusiło. Więc to trochę jest taka praca, no, trochę detektyw ze mnie się zrobił. A kto z naszych rządzących miał takie jakieś super zachcianki? Poza Zygmuntem Augustem i Rozpieszczonym, który się ratował. Mama go karmiła marcepanem. Marcepanem, tak. Barbara Radziwiłłówna na przykład, co jest ciekawe, ona miała dużą ochotę, że tak powiem, na baraninę jagnięcinę, bo zanim ona się pojawiła, kupowano mało. Kiedy ona była na Wawelu, kupowano więcej, a kiedy zniknęła z Wawelu, kupowano znowu mniej. Czyli jakby wiemy, tak, to są naprawdę tak, taka mrówcza trochę praca. Ktoś tę pracę też wykonał przede mną, więc to nie jest tak, że ja musiałem siedzieć i przeglądać rachunki z ostatnich 1000 lat z Wawelu. Nie. Ktoś to zrobił, ktoś to opracował. My mamy takie informacje, więc tego typu rzeczy wiemy. Więc ja się mogłem posiłkować. To nie jest tak, że to była moja praca. Ja nie jestem historykiem. To jest też istotna informacja, że ja się trochę tą historią bawię. Może właśnie dobrze. Ja jak, wiesz, czytam te książki, to myślę, że ty odwalasz za nas kawał roboty, wybierając dla nas tylko te najciekawsze rzeczy. Bo teraz jak mnie zaciekawisz, to ja sobie mogę szukać dalej. Mhm. Ale zastanawiam się, dlaczego nas uczono, chcę nawiązać do Korybuta Wiśniowickiego. Ja też byłam przekonana, że on korniszona połknął. No, ale skąd to się wzięło? Ja nie wiem. Słuchaj, to są... czy ktoś nie doczytał, czy... Ja uważam, że mamy tak. Bo wyjaśnijmy, że zabiły go świeże owoce. Świeże owoce, tak. Nie, tak, nie wiemy... Nie wiemy też jakie, ale to inna sprawa, bo jest mowa o pomarańczach i jest mowa o jabłkach, więc nie wiadomo. Ja myślę, że jednak jabłka, bo to zdecydowanie łatwiejszy towar do zdobycia wówczas był. Nie mam pojęcia. Ja myślę, że tam... To jest oczywiście tak, żeby doszło do perforacji żołądka, no ale co ją wywołało? No, owoce pewnie nasiliły w pewnym momencie sytuację. Być może doszło wcześniej do czegoś, o czym nie wiedziano. Efekt był, jaki był. Bardziej zastanawiam się nad tym, dlaczego karmiono nas jakoś... Ja myślę, że to są plotki. Ja myślę, że to są plotki. Plotki opowiada się o wszystkich. Plotkowanie jest bardzo ludzką rzeczą. W związku z tym to, co jest najzabawniejsze, to jest to, że my się nie chcemy dojść do prawdy, bo mamy fajną plotkę. No, historia o korniszonie jest super zabawna. No, udławił się król, który udławił się korniszonem. No brzmi znakomicie, umówmy się. No niestety nieprawda. Biedny to był król w ogóle, no. O, to też jest, ja nie wiem też, czy to zostało o nim w książce, bo o nim mówiono, że jest podobny do małpy i to też jest, pokazuje okrucieństwo tamtego społeczeństwa i pokazuje, że tak naprawdę ten autorytet króla z jednej strony, on niby się liczył, on niby był koronowaną głową, ale jednak tak naprawdę nikt
nikt się z nim w gruncie rzeczy nie liczył. Skoro można było wypuszczać plotki, że jest gejem, mimo tego, że nie był, mimo tego, że miał żonę, mimo tego, że bardzo, bardzo ciężko pracował na to, żeby jednak pojawił się na świecie syn, który byłby w stanie kontynuować linię i zostać królem również. Więc opowiadało się tego typu historie między innymi po to, żeby Korybuta Wiśniowieckiego obrzydzić polskiemu społeczeństwu. Przecież to nie jest tak, że wszyscy go chcieli na króla, nie. Jego chciała polska szlachta, a magnateria go w ogóle nie chciała. W związku z tym to magnateria rozpuszczała te plotki, żeby się go pozbyć jak najszybciej. No, myślę, że nie uszkodzili mu żołądka, ale tak i tak umarł. Zdecydowanie obrzydzili i historyk i myślę, że ówcześni inni historycy Henryka Walezego, bo ja tylko wiedziałam, że elekcyjny, że nas zostawił, porzucił. Zawsze mi intrygował, no bo on jest taki ładny na tych zdjęciach zawsze, taki zadbany. Ja myślę, że on był bardzo atrakcyjnym mężczyzną, podobnie jak jego rodzeństwo było bardzo atrakcyjne. Podobnie, ale to znowu jest, tutaj ja się przywiązuję do plotek. Walezy był bratem królowej Margot, która chyba dla mnie ma twarz z filmu Królowa Margot, więc też uważam, że była piękna. Jego matką była Katarzyna Medycejska. No myślę, że To był najlepszy możliwy moment na to, żeby on mógł zostać królem i pewnie koronowane głowy. No, oni jedli najlepiej. Oni mieli najprzyjemniejsze życie. Jedli dużo, jedli bardzo dużo. I to są znowu takie rzeczy, które ja się starałem pominąć. I nie napisałem, kto się pochorował, bo zjadł za dużo ostryk. A kto ucztował, tak. Bogato. Z naszej perspektywy wszyscy ucztowali. Bo ten posiłek wawelski to było co najmniej naście dań naraz postawionych na stole. Więc z naszej perspektywy wszyscy ucztowali, ale stawiano tego tyle po to, żeby każdy mógł coś zjeść. Bo na przykład ja mogę nie lubić tego, ty możesz nie lubić tego, tamten nie je tamtego. W związku z tym gotowano wszystko i stawiano na stole. Ale te wspaniałe uczty tak naprawdę to jest z kolei o tym, że każdy, dosłownie każde pokolenie wawelskie ucztowało, natomiast każde potrzebowało pretekstu. I tymi pretekstami zazwyczaj były królewskie wesela. To wesele wazów, które odbyło się na Wawelu, było tym jednym z najbardziej spektakularnych. Tutaj, co jest cudowne, mamy bardzo dużo informacji na temat tego, co na Wawel, inaczej, co do Krakowa przybywało, ponieważ wtedy do Krakowa przyjechała cesarzowa z Austrii ze swoją córką. No i przecież trzeba się było pokazać z najlepszej strony. Ja naprawdę się śmieję, że wtedy malowano w Krakowie trawniki na zielono, bo kamienice zostały odmalowane. Wszystkie. Wiemy, skąd tradycja. Ale tylko na trasie. Ale tylko na trasie przejazdu. Ale też wiemy właśnie, że wtedy do Krakowa jakieś szparagi, cytryny, sery, nie wiadomo skąd. I co jest najzabawniejsze, moja pierwsza wizja była taka, że to wszystko tak jechało tymi wozami, wjeżdżało na ten Wawel, do tych kuchni, a potem się okazało, że to bzdura jest, ponieważ na Wawelu mieszkała tylko część tych wszystkich wawelskich gości, którzy przyjechali na wesele. Cała reszta była rozsiana w gruncie rzeczy po całym mieście, ale oni również, im również należał się służbowy posiłek. Ten cudzysłów znowu jest bardzo świadomy, bo oni byli karmieni tak samo. Jeżeli było się w orszaku cesarzowej austriackiej, to nie jest tak, że oni dostawali kieszonkowe i sobie szli, o, pójdę sobie do Wierzynka, pewnie ma chłopak dzisiaj otwarte. Nie, to było tak, że oni dostawali służbowy posiłek. Te służbowe posiłki były zamówione. Im je dostarczano, oni zjadali i to koniec. Więc to wszystko trzeba było przywieźć do Krakowa, żeby nakarmić całą tą wielką grupę ludzi, która się tutaj pojawiła. Nie ma tu chronologii, ale chronologia, myślę, nikomu do szczęścia nie jest potrzebna. Nie jest. Nie. Wystarczy, że jest ciekawie. Powiedz mi, na jakiej zasadzie ty dobierałeś przepisy? To jest twoja, że tak powiem, kreatywność. I stawiam na to. To jest moja kreatywność i to jest tak. Doskonale pamiętam, kiedy przygotowywaliśmy pierwszą wawelską ucztę. Ja wtedy kucharzom, których zaprosiłem do tego projektu, powiedziałem tak. Zero czekolady, zero ziemniaków, zero pomidorów. Ale o co chodzi? Robimy renesansową ucztę na Wawelu. Wyobraźcie sobie, co wtedy było w spiżarniach
I takie przepisy chciałbym, żebyście mi zaproponowali. Udało się. Stwierdziłem, że skoro się udało, to uda się też zrobić tę książkę w taki sposób, żeby ona pokazywała, bo tak jak powiedziałem, interpretacja, ale interpretacja w granicach rozsądku. Jeżeli ja wiem, że rozmawiamy o powiedzmy XI-XII wieku, to ja zdaję sobie sprawę, co było na polskim stole, dlatego wówczas pojawia się danie z kaszy i grzybów. Wiem, że kiedy pojawia się królowa Bona, kuchnia jest lżejsza i pojawia się makaron. Próbowałam. Są super, moim zdaniem te łazanki są absolutnie rewelacyjne. Tak. A do tego wszystkiego one pokazują, że i wyjaśniają całą tą opowieść o łazankach i jaki to ma związek z włoską lasagną i że te nasze łazanki to dużo bardziej przypominają lasagne królowej Bony niż to, co my dzisiaj jemy we Włoszech jako lasagne. Więc to za każdym razem jest jakaś taka próba nawiązania do realności, do osób, do miejsca, do czasów, w których dzieje się rozdział. I dlatego kiedy piszę o Szyszko Bohuszu, to piszę o tym, że jest szansa, że on korzystał z usług czegoś, co wówczas w Krakowie działało, nazywało się handelkiem i że w handelku podawano małe kanapeczki i tak dalej, bo to z kolei wiemy, bo jednym z handelkowiczów krakowskich był Trześniewski, który wyjechał do Austrii i w Austrii nadal ta knajpa działa i można tam wpaść na tę kanapkę. Więc ja mrugam do czytelników, bo też uważam, że trzeba mrugać do czytelników i pokazywać właśnie tropy, a nie dawać kawa na ławę. Więc pokazuję w tym jednym rozdziale, że tak, że Kraków się zmienił, bo handelki w pewnym momencie zniknęły, ale wróciły. I że ten Trześniewski w tej Austrii i tak naprawdę pokazuje, jak my bardzo jesteśmy z Austrią związani tutaj w Krakowie. No bo jednak Wiedeń, Kraków, Lwów, to wszystko przecież działało razem. I to dlatego Karolina Lenz-Korońska była przecież na Uniwersytecie Lwowskim wykładała, a nie koniecznie na Jagiellońskim tylko i wyłącznie. Pytam cię, bo mrugnąłeś też tu. Uśmiechnęłam się, jak czytałam o Floriance i sobie myślę, pierogi z borówkami są po Floriance. I myślę, jak ty z tego wyszedłeś? Wyszedłeś poprzez księgowych. Ale nie zdradzajmy tego, nie zdradzajmy. Powiedz mi, jak byłeś dzieckiem, chciałeś być strażakiem, chciałeś być piłkarzem, czy... Chciałeś być... Czy gotowałeś już z mamą, z babcią? Zupełnie serio, to będzie krótko, obiecuję. Najpierw chciałem być weterynarzem, ale wtedy moja mama, rozsądna kobieta, wyjaśniła mi, że to nie jest tylko i wyłącznie opiekowanie się zwierzątkami, tylko też trzeba robić operacje tym zwierzętom i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie tak spojrzałem na nią, pomyślałem sobie, operacja, nie, mowy nie ma, żadnych operacji nie będę robić. Porzuciłem tę myśl dość szybko. Postanowiłem zostać archeologiem. Przeszło mi jeszcze szybciej, kiedy przeczytałem książkę o archeologii. Ja byłem strasznie przemądrzałem dzieckiem, wobec czego mając lat 12 czytałem rzeczy, których kompletnie nie rozumiałem, ale nieważne. Więc mniej więcej wtedy też przeczytałem książkę o archeologii i zrozumiałem, że to totalnie nie jest praca dla mnie, bo powinienem się bardzo ostro uczyć historii, a skoro już wiemy, że mam 12 lat, a jak miałem 15 i wyszedłem z tej szkoły i dali mi 2 na świadectwie, to znaczy z tą historią to nie było wtedy za dobrze. Więc to był mój drugi pomysł na życie. Trzeci pomysł na życie miałem w szkole średniej. Postanowiłem zostać nauczycielem. Blisko? Było blisko. Zacząłem studiować filologię polską, bo miałem też bardzo sprecyzowany plan, czego ja chcę uczyć. Jak widać, chciałem uczyć języka. I przeszło mi jeszcze szybciej, bo przeszło mi po 6 miesiącach. Po 6 miesiącach na kierunku zwanym filologia polska. I spędzaniu czasu nad tym, że uczyłem się gramatyki języka polskiego, opisowej gramatyki języka polskiego, wykłady, ćwiczenia, gramatyka i historia języka starocerkiewno-słowiańskiego, gramatyka i ćwiczenia, łacina, wykłady i ćwiczenia, język niemiecki, wykłady i zajęcia i ćwiczenia. Pomyślałem sobie, spędziłem 6 miesięcy, uczę się cały czas gramatyki i mam 2 zajęcia literackie. Oj nie, to nie dla mnie. I uciekłem stamtąd prędko. I przyjechałem do Krakowa i zacząłem studiować etnologię. Co było planem B, jakby filologia polska nie wyszła już wcześniej. Więc plan B stał się planem A. No i w ten sposób wylądowałem tu, gdzie jestem. Bo jak wspaniale powiedział nasz ówczesny dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, drodzy państwo, to są fantastyczne studia, jak się je skończy,
to w gruncie rzeczy można robić wszystko. Mamy ludzi, którzy pracują jako dziennikarze, którzy robią jakieś badania. Są także tacy, którzy pracują tutaj w instytucie. No ale wiecie, jak to jest, jak się chce wykładać wiedzę o tym, jak zabija się smoki, no to trzeba potem robić to samo. No tak. No. Nie powiedzieliśmy jeszcze o Hiszpanii, o Portugalii. Mentalny Włoch, to o sobie mówisz. Nic o Italii nie powiedzieliśmy. To nie, to krakowski nie, makaroniarz mówił. To nie ja o sobie mówię, że jestem mentalnym Włochem. To ktoś bardzo ładnie o mnie napisał. Ja wiem, że to super brzmi, natomiast nie ma to chyba nic wspólnego z rzeczywistością. Ja jestem zbyt poukładany jak na Włocha i zbyt zdecydowanie szybki jak na Włocha. I zbyt pracowity. Nie. Południowcy pracują nawet dużo pracują. Oni pracują tylko zupełnie inaczej. Przez to nam się wydaje, że oni nie pracują. Ale to, co się mi rzuca w oczy, to niestety to podejście pod tytułem siga, siga, piano, piano. Oj, to nie jest moje podejście. Ja, jak coś ma być zrobione, to ja siadam i robię, bo ja chcę, żeby to już było zrobione. Nie chcę, żeby to ze mną wisiało i myślę, że w ten sposób w ogóle nie wpisuje się we włoską mentalność. Możemy się uczyć też tej celebracji jedzenia od nich trochę, bo tego nie mamy. No. Tak, i to robię. I to robię akurat rzeczywiście. Ja się staram się jeść z rozmysłem i długo. Bartek, jak ci braknie tych krajów Morza Śródziemnego, to co? To pojechałbym do Meksyku, przyznaję szczerze. Ja nie wiem. Ja wiem, że to brzmi totalnie jak pomysł wariata, ale to też jest tak, że to zostało poparte czymś tam, gdzieś tam. Ponieważ ja na studiach spędziłem dość dużo czasu na zajęciach, które nazywały się Kultury Ameryki Prekolumbijskiej. Ja mam niesamowitą słabość do Inków, Majów, Azteków. I bardzo chciałbym zwiedzić Amerykę Środkową i kawałek Ameryki Południowej pod tym kątem. A myślę, że jak już bym to robił, to przy okazji dałoby się z tego zrobić opowieść nie tylko i wyłącznie o historii, ale także opowieść o kuchni. Tak. Trzymam kciuki. Dziękuję ci bardzo. To ja bardzo dziękuję.